zamiast końców, to nic strasznego. Wbij na superkońcy.pl. Tanio, szybko, bezpiecznie, wiele metod płatności, wiele zadowolonych klientów z kodem SkyDoom 5% taniej, link w opisie, polecam. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, ja jestem SkyDoom i dziś przedstawię wam 11 wszechczasów FC Barcelony. Niestety nie wiem, ile było łapek w górę, komentarzy czy ile doszło nowych osób na kanał, ponieważ nagrywałem ten film na zapas, ale z góry dzięki wielkie za wszelkie aktywności. Wypiszcie w komentarzach, jaki klub ma być następny, ponieważ teraz chcę porobić kilka klubów. I mam do was wielką prośbę, jakby udało się wbić pod tym filmem 500 łapek w górę, byłbym naprawdę wdzięczny. Dla was to moment, a dla mnie to szansa na dalszy rozwój kanału. Więc jeśli już zostawiliście tą łapkę w górę, dzięki wielkie i lecimy od bramki, jak zawsze. A tam znajduje się hiszpański goalkeeper, czyli Zubizarreta, który w Blaugranie zagrał 378 spotkań. Bramkarz początki miał bardzo ciężkie, ponieważ kibicy za nim nie przepadali, ale po kilkunastu spotkaniach został żywą legendą FC Barcelony. A na obronie, podobnie jak Zubizarreta, zawodnik, który dla Barcelony rozegrał ponad 300 spotkań, czyli Cigarra. Zawodnik, który również dość często występował na środkowej obronie, ale jego nominalną pozycją była lewa strona obrony. Na środku jest zawodnik, który 4 lata temu zakończył piłkarską karierę, zagrał 598 spotkań w FC Barcelonie i zdobył 3 razy Ligę Mistrzów, już wiecie kto to, jest to oczywiście Carles Puyol. Zawodnik, którego ja osobiście bardzo szanuję za to, że się nie kłócił głupio z sędziami, aby grać na czas i naprawdę był zawodnikiem fair play i trzeba przyznać, że takich graczy brakuje w dzisiejszym futbolu. A obok niego jest obecny selekcjoner reprezentacji Holandii, czyli Ronald Koeman. Holender w barwach dumy Katalonii rozegrał 245 spotkań. Ten gracz był znany z bardzo mocnych i celnych strzałów. Dobrze słyszeliście, strzałów. Jako środkowy obrońca strzelił aż 67 bramek. Moim zdaniem jest to naprawdę niesamowity wynik. I ostatnim obrońcą jest Dani Alves, za którym ja osobiście nie przepadam, ale trzeba przyznać, że ma umiejętności naprawdę niesamowite. Brazylijczyk grał w Barcelonie od 2008 roku aż do 2016, czyli aż 8 lat i przez te lata zagrał 391 spotkań i zanotował 100 asyst. Na środku pomocy jest zawodnik, który nadal gra w Barcelonie, choć ma już swoje lata, czyli Iniesta. Swoją przygodę z Blaugraną zaczął jako junior w 1996 roku. Po 6 latach przeniósł się do pierwszej drużyny i aktualnie dla Barcelony rozegrał 663 spotkania, ale jego dorobek się jeszcze na pewno powiększy. Kolejny zawodnik to Xavi, zawodnik aktualnie gra w katarskim klubie Al-Sad, a w bordowo-granatowej koszulce zagrał 754 spotkania, strzelając przy tym 84 bramki i zdobywając 167 asyst. Poza tym Xavi aktualnie jest rekordzistą, jeśli chodzi o rozegrane spotkania w Barcelonie. Po raz kolejny pojawia się ten zawodnik na moim kanale, mowa oczywiście o Johanie Krajfie. Holendra opisałem szczegółowo w innej serii, oczywiście w serii o brakujących ikonach. Tutaj wspomnę tylko, że gracz zagrał w Barcelonie 143 spotkania i strzelił 48 bramek. Na lewym skrzydle jest zawodnik, który był magikiem na boisku, a mowa oczywiście o Ronaldinho. W Barcelonie zagrał najwięcej spotkań w swojej karierze, a dokładnie 207. Strzelił aż 97 bramek i zdobył 67 asyst, ale ten zawodnik głównie był znany ze swojego niesamowitego driblingu. Jako napastnik jest Ladislaw Kubala. Węgier w Blaugranie spędził 10 lat, strzelił aż 194 bramki. Jest to trzeci najlepszy wynik, jeśli chodzi o strzelone bramki w historii Barcelony. Większość osób pewnie go nie kojarzy, ponieważ grał w latach 60. I kończymy 11 zawodnikiem, który jest przez wielu uważany za najlepszego zawodnika w historii piłki nożnej, czyli oczywiście Leo Messi, rekordzista jeśli chodzi o strzelone bramki. W Barcelonie strzelił ich aż 541 na 625 spotkań, ale ten wynik na pewno będzie większy, bo Messi jeszcze kilka lat pogra w Barcelonie. I tutaj początkowo chciałem mu dać 98 overalla, ale pomyślałem, że mógłby ktoś się z tym nie zgodzić i wybrałem taki, że tak powiem, kompromis. A teraz ławka, rezerwowym bramkarzem jest Valdez, który wychował się w Barcelonie, miał sporo upadków formy, ale często pokazywał naprawdę klasę i udowadniał, że jest numerem 1 w Barcelonie. Oczywiście na bramce. Kolejny gracz to Eto, zawodnik głównie znany z gry właśnie w Barcelonie, gdzie strzelił aż 130 bramek w 199 spotkań. Moim zdaniem naprawdę znakomity wynik. Trzecim rezerwowym jest Rodriguez, jest to kolejny napastnik w naszym zestawieniu, który jest drugim najlepszym strzelcem w historii Blaugrany, ale ustawiłem go na ławkę, ponieważ aż tak bardzo się nie wyróżniał jak Kubala. Gracz, który aktualnie gra w Barcelonie i radzi sobie niesamowicie. Mowa oczywiście o Busquetsie, który jest aktualnie jednym z najlepszych defensywnych pomocników na świecie. Przedostatni zawodnik to zawodnik, który grał w 17 różnych klubach, czyli Rivaldo. W Barcelonie strzelił 86 bramek i wystąpił w 158 spotkaniach. I na koniec mamy gracza, który dalej jest podstawowym zawodnikiem FC Barcelony, czyli Piqué. Zagrał w 434 spotkaniach. Z takim dorobkiem mógłby się znaleźć nawet w pierwszej 11, ale nie tym razem. I trochę was oszukałem, że to koniec, bo dałem tutaj jeszcze trenera, a nim został Guardiola. Napiszcie w komentarzach, czy w odcinkach ma się pojawiać trener, czy jest to po prostu niepotrzebne. A oczywiście wy decydujecie o ostatnim graczu. Ja bym postawił tutaj na Suareza, Deco albo Kluiverta. No ale tutaj wy wybieracie, więc proszę bardzo, macie naprawdę dużo opcji do wyboru. A to by było na tyle, dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Piszcie, jaki klub ma być następny, zostawcie suba, jeśli jesteście nowi i lajka, jeśli film wam się spodobał. Mówi do was SkyDoom, więc na razie cześć i czołem, yo!